Dzień dobry. Z kamerą wśród nieudanych pierników. Dajcie spokój. Robię idealny, chcę zrobić idealny piernik, ale taki w punkt. I jak z większością ciast nigdy nie miałam problemu, tak non-stop pierniki mnie nie satysfakcjonują. Ja nie wiem, to jest 10. piernik, który robię zupełnie, wiecie, zmieniam ilość mąki. Tu już mam, tu są 3 napisane, każdy przekreślony, bo to mi nie pasuje i poprawiam swoje błędy za każdym razem. Zobaczymy tym razem. Dzisiaj po prostu nie pójdę spać, dopóki nie będę miała idealnego piernika do przepiśnika. Ten chyba też nie będzie idealny. Dlaczego? Nie wiem, trochę się martwię. Ile jeszcze zjemy pierników? Nie, bo najlepsze jest to, że w przepiśniku zrobiłam wam taki przepis, gdy wam ciasto nie wyjdzie. Nasze ciasta, które są w przepiśniku, wszystkie wychodzą. Dlatego tyle razy próbuję, żebyście wy nie musieli, nie? Natomiast jeżeli znajdziecie jakiś brilliant przepis, nie od nas, i wam nie wyjdzie, w naszej książce kucharskiej będzie napisane, co zrobić z tym ciastem, żeby go po prostu nie wyrzucać, a wykorzystać. I to jest mega mądry przepis, ale to wam nie będę zdradzała, bo to jest przepis na nieudane ciasto, żeby jednak było udane i nikt się nie skapnął, że coś jest nie tak. Zobaczcie, jak wygląda tył za mną. Ferwor tego wszystkiego. Jeszcze nie ma. Jeszcze chwilkę, kochanie. Ja tego nie będę chować, nie? Nie, no bo zaraz muszę robić drugi piernik. Zwariuję. Może nie, będzie ten, może to jest ten, kochanie. Może nagrywamy właśnie ten piernik. Jestem po prostu już, ja już sobie tam co chcę poprawić w następnym. A skąd ci wiesz, że będzie trzeba poprawiać? Może ten będzie idealny. Wygląda bardzo ładnie, nawet takie... Nie. Właśnie nie wygląda tak, jak bym chciała, żeby wyglądała. A jak powinien wyglądać? Powinien być bardziej mokry? Tak. A może to będzie jego, wiesz, chluba? Dobra. Zobaczycie, czy... I w termoobiegu go będziesz piekła? Tak. Wow. Zobaczycie teraz, nagramy wam, jak będę go wyjmowała za jakieś 50 minut, zobaczymy tam na wstępie. I zobaczycie, czy nim pierdylnę przez okno, bo już psychicznie nie wyrobię. Ja zużywam na idealny piernik w ostatnim czasie, na przygotowanie wam idealnych kompozycji z herbatą jesienną i tak dalej. Ja zużyłam 4-litrowy słoik miodu. Słuchajcie, zjedliśmy 4 słoiki miodu wszyscy. Znaczy nie tylko my w dwójkę, bo ten. Tak? No, jeden mi się tam zcukrzył, ale to jest 4 słoik miodu i kończy się. Trzeba jechać po miód. Mama go kupiła, przywiozła mi 5 dni temu, 4 dni temu. To co my robimy z tym miodem? Nie mamy. Jedziemy po miód. W międzyczasie napaliliśmy w kominku. Dzisiaj wieczorkiem sobie napalimy jakby drugi raz, bo teraz tylko testowaliśmy, czy wszystko gra i wszystko działa. Już się nie mogę doczekać, drzewo już jest przygotowane. Kupiłam 20 słoików powideł. Zostało mi 6. Ładnie się pali, ciepełko jest super, teraz akurat jak rozpaliłem, to się zrobiło tak ciepło, słońce wyszło i się okazało, że jest za ciepło w domu na razie, nie wiem ile mamy już stopni, zaraz zobaczę ile mamy stopni. 24,5 stopnia mamy tutaj, łoch. No i 66% wilgotności, ale to dlatego, że Martusia tutaj gotuje, bo tak zazwyczaj to mamy około 45. Idziemy pracować. To miałaś swój odpoczynek, idziemy pracować. No, tak. Będzie dobrze. Ja ci mówię, ten będzie idealny. Ja już widzę po nim, szkli się ładnie. No zobaczcie. Czy to może być niedobry piernik? To powiedzmy. Jak będę musiała go zdublować? No, bo? Żeby potwierdzić, czy no jest tak, dobry. No to przecież masz więc zapisane. Mam nadzieję, że kolejny to będzie potwierdzenie, a nie dalsze walczenie. Wonder Woman. Może przy 10. książce dodamy wam piernik. A nie, bo ja bardzo często robię piernik, tylko to był przepis mojej siostry, nie? A moja siostra ma przepis z przyprawy do piernika, a ja szukam czegoś bardziej idealnego, chociaż piernik mojej siostry jest przepyszny, ale ja chcę dać wam wasz, taki nasz dla was, inny, zupełnie perfekcyjny, idealnie wilgotny, idealnie, wiecie, piernikowy. Z dżemikiem, po prostu wszyscy będą, że blacha pójdzie w 3 minuty. Tak będą mieli. No piernik kojarzy ci się z zimą, tak? Tak.
No. To czyli jakby jecie, to będziecie mieli wrażenie, że dostaliście kulką w łeb. Lepicie bałwana. Tak. Szusujecie. Zjeżdżacie po stoku. Wracacie z sanek, tacy zziębnięci, a w domu czekolada z naszej książki kucharskiej. Albo kakao świętego Mikołaja z naszej książki kucharskiej. I do tego piernik. Albo ciasto dyniowe. Ciasto dyniowe mam takie, idealne. Pumpkin pie. Perfekcyjne. To mi wyszło po prostu w mgnieniu oka zeszło. No nie? No. Jak zrobiłam? No i nie robię go drugi raz, bo robię piernik. Okej. Okay. Idziemy pracować. Odpoczęłaś, idziemy robić. Idziemy stąd, bo tu jest tak ciepło, że się pochyli. Tak, strasznie tu jest ciepło. Normalnie bym otworzył okno. Ale nie, niech się nagrzeje. Na górę ciepło pójdzie. Jest super. Cieszę się strasznie. Dodam zdjęcie na Instagrama. Piernik podejdzie 365. Jeśli widzieliście... 7000 pierników później. To story to właśnie teraz było robione. Tu. 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 Wracamy po 50 minutach, tak? Tak. Mamy tutaj piernik, Martusia go pięknie przekroiła i teraz jest idealnie jest taki tak puszysty. Puszysty. Tak. Jest tak. Ale aż mogę sobie ścisnąć? Ale delikatnie. I wraca. No. Widzisz? Widzę, że wraca, jest sztos. Teraz po widełka. Jestem ciekaw, czy ci wyszedł. Wygląda, że wyszedł. Wygląda, że lepszy być nie może. Tak, wygląda po prostu wydaje jak z katalogu. Wydaje mi się, że znalazłaś swój przepis. Tak, chyba tak. Tak w niego nie wierzyłaś, a chyba znalazłaś. Ale wiesz, widzę, że on jest naprawdę... Co ty teraz będziesz robić wieczorami, skoro skończysz znalazłaś? Ja nie wiem. Co ja zrobię z tym wolnym czasem? Ja nie wiem w ogóle. Nie wiem. Znajdę jakieś inne ciasto, które będę robiła, żeby było idealne. Ale może starczy mi jeszcze miodu na zimową herbatę. O losie. Dobra. Dobra. Zamykaj. Krój. On trochę odczekał, bo to było tam pieczone, a teraz jeszcze czekał, no nie? Że to nie jest taki gorący. Z góry jest bardzo ładny, podoba mi się. Proszę. Polisz górę czy dół? No obojętne mi to. No. No co ty chcesz w nim ulepszać? Nic. Tutaj się nie da nic ulepszyć. Mm. To jest najlepszy piernik na świecie. Mhm. Czujesz tam puszystość i wilgotność? Zajebisty ci wyszedł. Mm. Ale w miejscu? No! Mm. Mikołaj, jak... Widzicie, jak ja wyglądam? Jak brak człowieka. Ale piernik wyszedł. Jest tak delikatnie si. Pyszny. Idę po niego. Idź. Walka trwa. Ale już ostatnia prosta, powoli. O, Mikołaj ogląda Nemo. Zbliżamy się do tego kluczowego momentu, jakim jest zmiana koloru. Krzyś pojechał po specjalny wałek, ponieważ na ten moment mamy ścianę odciętą w taki sposób, że jest po prostu taśmą, taki pasek z białym. A teraz chcemy po prostu wykorzystać wałek odcinający i wygląda to tak, już wam pokazuję, może ktoś widział, może nie, że on po prostu odcina przy samym suficie i nie ma żadnego klejenia taśm, nic z tych rzeczy, więc Krzyś pojechał po coś takiego i kupił jeszcze najdziwniejszy wałek świata, ja w życiu czegoś takiego nie widziałam. To jest do rogów. Mamy tutaj bardzo dużo koło drzwi i same rogi. Taki muffin wał. Żeby nie pędzlem się nie męczyć. Aha, no super. Więc fajnie, że coś takiego jest, fajnie, że to kupiłeś, będzie szybciej. A ja zabieram się za ściąganie zasłon, firan i mycie okien, ponieważ na raz tego nie zrobię, a chciałabym to robić po kolei. Dzisiaj jak Mikołaj mam tutaj na dole, to chcę umyć od środka, a potem pójdę na zewnątrz. Jestem ciekawa, czy wy już macie umyte okna przed zimą?
bo ja stwierdziłam, że z racji teraz ładnej pogody zrobię to od razu, bo potem będzie nie wiadomo jak i nie wiadomo, czy będę miała czas, bo mamy i wyjazd, i potem książkę, i wszystko, wszystko. Więc dzisiaj taki piątek, zaraz jak Mikołaj pójdzie, to pewnie pójdę usiąść jeszcze do komputera popracować. Natomiast może machnę chociaż tutaj okna w kuchni. Już sobie ładuję taką maszynkę, bo mam coś takiego do mycia okien właśnie. Fajnie usprawnia pracę, ponieważ ja myję taką ścierką z mikrofibry, a potem ściągam tylko ten nadmiar wody taką ściągaczką. I ja miałam takie ściągaczki dwie, w ogóle testy są na kanale, więc Was tutaj odsyłam. Ta jest z Wiledy, a miałam również z Lidla. Obie były równie fajne. Tą z Lidla ma moja teściowa, więc jej się super sprawdza. A mi nie były potrzebne dwie, a chciałam przetestować obie, żeby Wam dać taką recenzję. Także odsyłam Was na drugi kanał i tam sobie możecie zerknąć, bo to teraz taki temat na czasie. Wszyscy będą te okna przed zimą chcieli mieć czyste. Będą myć. Dobrze. Ta farba nie jest taka zła. Zobacz. Co? No czekaj, bo tutaj nie widzi. No jako tako. Czysto. Tak, bo teraz się nad tym nie skupiasz, a wyschnie i zrobią się plamy tak jak tutaj. Tutaj próbowałam myć i popatrz, co się stało. A może ścierka lepsza, nie wiem. Może ścierka lepsza. Może to kwestia ścierki właśnie. No. Ale fajnie, że nie będzie tego zielonego. Z drugiej strony my tak narzekamy, a przecież to już najwyższy czas, żeby rozpocząć malowanie domu. Na nowo. Przecież już tu mieszkamy 4 lata, nie? Już rogi są takie brudne, że szok. 4, 5. Mikołaj ma 2. Rok w ciąży chodziłem. Tak tylko, ty tak zawsze. Jak teremont, mi 2 dni jest burdel, to cię denerwuje, że jest burdel. No tak, każda kobieta tak ma. Wy tak nie macie? Każdy kocha remonty. Nikt nie kocha tego burdlu, sprzątania, zamieszania, kurzu wszędzie, bałaganu i tak dalej. Także ja, Krzyś już poszlifował, dlatego chcę sobie umyć okna i zdjąć zasłony, a potem nowe założę już na gotowo, gdy wszystko będzie ok. Słuchajcie, tu pięknie. A piernik, powiem Wam, że wyszedł mistrz. Tyle zostało. Pierniczyliśmy sami sami, cały. Najlepsze co w życiu będziecie jeść, to. Ukrywam się, żeby mi się nie widział. Przygotowane, przygotowałem sobie wałki. Mamy tutaj farbę, która o dziwo jest jak stary Dulux, czyli w tym momencie sprzed 15 lat, czyli jest po prostu takim jakby budyniem, czymś takim. Wygląda to bardzo dobrze. Ona dla mnie jest praktycznie biała. Nie wiem, przyłożę ją może gdzieś na tle białego i zobaczymy. A nie, jest kremowa. Jak zobaczycie, Jest kremowa, nie jest tak do końca biała, ale bardzo zbliżona do białego, no nie? I teraz tutaj zaczniemy sobie od góry, już tu wszystko jest zabezpieczone, każde gniazdko, wszystkie jakieś tam rogi, gdzie nie będę chciał mieć pomalowane, tu i te drzwi są zabezpieczone. Zobaczymy, czy tych drzwi nie przemalujemy na jakiś jaśniejszy kolor, ale to dopiero będziemy wiedzieć, jak pomaluję wszystkie ściany i będziemy to wtedy widzieć, jak to wygląda. Tutaj wyprowadziłem tą krzywiznę, którą Wam pokazywałem, że tutaj było tak strasznie krzywo to zrobione. Udało się to wyprowadzić. Nie ma tutaj praktycznie żadnego wzgórka, tak jak było. Tutaj musiałem troszeczkę się oddalić z tą taśmą, z tego względu, że jak malowaliśmy wtedy tym zielonym, to nie przemyśleliśmy, żeby to zostawić po prostu na biało. To zrobić sobie zielone, a to zostawić na biało. I teraz tutaj musiałem się trochę oddalić
żeby móc tutaj pokryć te wystające zielone, które to były tak niedokładnie gdzieniegdzie zrobione. No, dziury po kołkach ściągnięte, zamazane tutaj. Tutaj był kołek. Najlepiej zrobić tak, że jak macie dziurę po kołku, to włożyć do środka, do dziury papier toaletowy, żeby go zapchać i wtedy dopiero zagipsować. Wtedy wam nie zapada się ten tak gips i nie trzeba tego robić na dwa razy, tylko wystarczy raz. Tutaj kołki zostały, bo tutaj kołk prawdopodobnie wróci to lustro, które tutaj było. A czyli nie zamazywałeś tego jednak? Nie. Rozmawialiśmy, że zostaje. Nie no, ja się zatrzymałam, że zamarzysz. Nie, ja się zatrzymałem, że zostaje. Zabezpieczyłem sobie gniazdka. Tutaj tego gniazdka tylko nie zabezpieczałem, bo potrzebuję do niego miejsce. No i co? Możemy próbować malować. Ja sobie zaraz tutaj nabiorę trochę farby i zobaczę, jak ona się tu będzie zachowywać. Tutaj zaczniemy może od sufitu. Zobaczymy, czy pokryje ten zielony tak łatwo, czy będzie z tym jakiś problem. Tam już Marta mówiła na pewno, że kupiłem wałki różnego rodzaju. To jest wałek do rogów. Jest to spoko, bo my mamy tutaj bardzo dużo tych rogów. Tutaj mam, w tym momencie będziemy mogli tak przemalować. Tutaj koło drzwi też mam nadzieję, że w taki sposób się tutaj uda. Później tu mamy kolejne drzwi i tutaj tych załamań jest bardzo dużo, jak tutaj zobaczycie. Tu mamy załamanie, tutaj. Tak więc pędzlem byłoby strasznie dużo roboty, dlatego zdecydowałem się, że ten wałek może się nam bardzo przydać. Drugi wałek to jest wałek odcinający jakby sufit. W tym momencie mogę wam to pokazać na ścianie. Ja tu sobie jeszcze przykleiłem taśmę z tego względu, że on jest niebieski. Boję się, że jak będę szurał po suficie w taki sposób, to zrobi mi tutaj taką niebieski ślad, więc przykleję sobie po prostu białą taśmę, żeby uniknąć tego. Ale właśnie tak się to robi, że tutaj jak chcecie nabrać farby, musicie to odgiąć, tak? Nabieracie sobie farby, później domykacie i to wam mam blokować tutaj sufit, że nie pomalujecie tym wałkiem sufitu przez to. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Być może będzie dobrze. Tak więc bierzemy się i działamy. Zaczynamy od sufitu. Ja sobie już tutaj ogarnąłem drabinę. Jest tutaj mega bałagan, bo Martusia jeszcze ściągła wszystkie zasłony, bo tutaj myje okna, pierze firanki, tam się robi jakieś jedzenie. Tutaj mamy drabinę. O, jest tego mnóstwo. Ale jest git, bierzemy się i lecimy. Kolor jest bardzo ładny, natomiast szczerze wątpię, że dwie warstwy, tak jak mówiła pani w sklepie, to pokryją. Raczej nie. I'm gonna take whatever is mine. I'm gonna make it to the top. Trzeba bardzo uważać. Ubrudziłem sobie górę. Najlepiej mieć jakąś ściereczkę, którą to będziecie przecierać. Ale ogólnie wałek bardzo spoko. Teraz spróbujemy tym wałkiem do rogów. Bo akurat teraz będę miał rogi, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno minusem tego wałka jest to, że ma okropnie długie włosie i strasznie dużo farby trzeba nałożyć, aby pokryć ten wałek. Plusem jest, że niewątpliwie naprawdę super szybko się maluje te rogi. Genialny, mimo długiego włosia. Może nawet dobrze, że ma długie włosie, z tego względu, że czasami jest tak daleko, że fajnie, że ma dłuższe włosie i to wchodzi. Druga rzecz, on jest naprawdę długi, więc jesteście w stanie bardzo wysoko sobie nim dociągnąć. Niekoniecznie musicie za każdym razem korzystać z drabiny. Tak więc mega sztos. Wałki zajebiste, natomiast farba jak farba, no. Trudno mi jest powiedzieć, że ona kryje jakoś lepiej niż jakaś inna. Na białym wygląda zajebiście, bo na białym od razu, aha, wiesz. Nie jest biała. Diametralnie inny kolor. Tak, ale bardzo ładnie wygląda na białym. Natomiast bardzo tutaj ładnie. To widzisz. No ona mówiła, że jak ktoś to, żeby przemalować białą. Żeby spróbować na kawałku i żeby przemalować białą. No to za późno. Widzę, że fajnie pokrywa. I zajebisty jest ten, wiesz, do rogów. Widzisz? Mhm. Wszystkie rogi zrobione. Natomiast kolor
mi się podoba. Biały, ale nie biały. Trochę beżowy, trochę szary, nie? Tak. Kolorystyka zajebista. Zwłaszcza tutaj. Tak, właśnie patrzę na ten kolor, na tej białej, bo na białym to normalnie jedna warstwa by chyba starczyła. Tak, na białym by jedna... Przynajmniej tak to wygląda. Tak. Maksymalnie dwie. Natomiast tutaj, no to zobaczymy. No dwie bankowo, zobaczymy o trzeciej. Krzyś pojechał na pogotowie, bo przewrócił się. Była położona, rzucona ścierka mokra, poślizgnął się i przewrócił się mocno. Stopa mu spuchła i w ogóle nie wyglądało to ciekawie, bo coraz gorzej mógł stanąć za tą stopę, także pojechał z moją siostrą i szwagrem na SOR i czekam, co będzie. Ja zostałam z Mikołajem, no bo wiadomo, że nie będziemy go ciągać i tak dalej. Natomiast mówię to do tego, że uważajcie na takie pierdoły, bo to była pierdoła. Położona mokra ścierka, uślizgnął na tej ścierce. Dobrze, mam nadzieję, że nic się nie stało, że zostanie jakiś zastrzyk przeciwzakrzepowy i wszystko będzie ok. Ale coś takiego niepozornego może naprawdę przysporzyć no dużo stresu i powiem wam, że nie mogę się ani skupić i czekam tylko i wyłącznie na jakieś informacje, na cokolwiek. Jak już wyjdzie od lekarza, zrobię mu jakieś prześwietlenie i wszystko będzie wiadome, że jest ok. No. Tak się skończył nasz remont, nie? No.